Planujesz sprzedać komputer, a może w Twoim systemie pojawiły się poważne problemy, przez co nie działa on stabilnie. Może to być krytyczny błąd sterowników, brakujące lub uszkodzone pliki, a nawet wirus. Wtedy najlepszym, najszybszym i w zasadzie najprostszym sposobem jest przywrócenie systemu do ustawień początkowych. Dlatego w tym materiale pokażę Ci, jak w kilku krokach naprawić system oraz jak przygotować komputer do sprzedaży, włącznie z czyszczeniem wszystkich Twoich danych. Z tej strony Paweł, a Ty oglądasz kanał Techmania HD. Zapraszam. Ten materiał obejrzysz dzięki wsparciu platformy GVG Mall. Jest to ogromny sklep specjalizujący się w kluczach do gier na PC, Xbox, PlayStation czy nawet Google Play. Zdobędziesz tu praktycznie wszystko. Od kart podarunkowych do Steama po oprogramowanie pokroju Office'a czy Windowsa. Jeśli wciąż męczysz się z tym nieznośnym napisem przypominającym o potrzebie aktywacji, to już teraz odwiedź link znajdujący się w opisie. Zakupiony klucz otrzymasz w przeciągu kilku minut i wystarczy go wkleić w ustawieniach aktywacji, co nie tylko zalegalizuje Twoją wersję systemu, ale także pozwoli Ci na bezproblemowe przejście na Windows 11. Pakiet Office aktywujesz i przypiszesz do swojego konta w równie prosty sposób, a z kodem TMHD otrzymasz dodatkowe 20% zniżki, które przy okazji różnych świąt i wydarzeń potrafi wzrosnąć do 30%. Przestań przepłacać i już teraz odwiedź stronę. Tak więc zabierzmy się do pracy. Wciśnij menu Start i wpisz na klawiaturze słowo Resetuj. Pojawi się taka oto opcja. Kliknij w nią. Gdyby z jakiegoś względu nie działała u Ciebie prawidłowo wyszukiwarka ze startu, to do tej samej funkcji można dotrzeć inną drogą, czyli wejdź w ustawienia, wybierz Windows Update, kliknij opcje zaawansowane, następnie odzyskiwanie i tu ujrzysz pożądaną przez nas funkcję. Kliknij przycisk Resetuj ustawienia komputera osobistego. Pojawią się dwie opcje do wyboru. Pierwsza usuwa wszystkie aplikacje oraz ustawienia, ale zachowuje pliki osobiste. Tu często pojawia się pytanie, czym w ogóle są te pliki osobiste? Otóż odnajdziemy je wchodząc w okno tego komputera. Tam znajdują się katalogi z Twoją muzyką, filmami, obrazami, pulpitem, ale też z dokumentami. Jest to domyślny folder systemu Windows, w którym programy zapisują swoje ustawienia, a gry stan rozgrywki. I chociaż najlepiej samemu zadbać o kopię zapasową tychże folderów, to funkcja resetu z zachowaniem moich plików może być bardzo wygodna. Jednakże jeśli planujesz sprzedać komputer lub podejrzewasz, że złośliwe oprogramowanie rezyduje także w folderach osobistych, to należy wybrać opcję drugą, czyli z usunięciem wszystkiego. Bez względu, którą opcję wybierzesz, to w kolejnym kroku pojawi się zapytanie o to, czy chcesz pobrać system z chmury, czy zainstalować go z wersji lokalnej. Opcja pierwsza zajmie więcej czasu, owszem, ale jeśli Twój system jest uszkodzony lub dawno nie był aktualizowany, to zalecałbym właśnie opcję pobrania nowej, świeżej wersji systemu z tak zwanej chmury. Jeśli wykonujesz tę operację celem oddania lub sprzedaży komputera i wybrałeś opcję usunięcia wszystkiego, to w kolejnym kroku wstrzymaj się jeszcze przed kliknięciem przycisku dalej. Otóż są tutaj ukryte dwie bardzo ważne dla Ciebie funkcje. Aby do nich przejść, kliknij napis Zmień ustawienia. Pobieranie Windows z chmury już oczywiście rozumiemy, ale funkcja powyżej mówi o pełnym, bezpiecznym czyszczeniu dysku. Operacja ta może potrwać od kilku, chociaż z własnego doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że nawet do kilkunastu godzin. Jeśli komputer zostaje u Ciebie, to naprawdę nie zawracaj sobie tym głowy. Lecz jeśli przechodzi on w inne ręce, to funkcja ta ma na celu zatarcie wszelkich śladów tego, co było zapisane na jego dysku. Bowiem wbrew pozorom, po zwykłym usunięciu plików czy nawet sformatowaniu dysku, łatwo da się przywrócić wszystko to, co się tam wcześniej znajdowało. Zaznaczenie funkcji czyszczenia danych spowoduje, że instalator Windows dokona wielokrotnego zapisu losowego ciągu danych, aby, w uproszczeniu mówiąc, przykryć poprzednio zapisane pliki, co uniemożliwi ich odczytanie. Chociaż, jak sami widzicie, Microsoft używa tutaj bezpiecznego dla siebie sformułowania, które brzmi znacznie utrudni odzyskiwanie plików. W końcu nie ma rzeczy niemożliwych i przy odpowiednich, ale jednocześnie niemałych nakładach finansowych, w wyspecjalizowanych laboratoriach, odzyskiwanie tych danych może być wykonalne. Tak więc jest to jak najbardziej bezpieczna opcja czyszczenia swoich danych, przynajmniej tak długo, jeśli nie jesteście osobą o ogromnej wartości politycznej, czy nie mieliście tam nieopatentowanych projektów wartych grube miliony. Znajduje się tu również funkcja usunięcia wszystkiego ze wszystkich pozostałych partycji i dysków. Jeśli chcesz, aby tak się stało, to zaznacz w tym miejscu tak i potwierdź. Teraz możemy przejść do kolejnego kroku, klikając przycisk dalej. Jednakże może się zdarzyć tak, że ilość wolnego miejsca do wykonania tejże operacji będzie niewystarczająca. Krótki filmik instruktażowy na temat tego, jak skutecznie i szybko pozbyć się zbędnych plików z dysku C, znajdziesz w przypiętym komentarzu.
Zresztą, gdyby pojawiły się jakiekolwiek dodatkowe pytania czy zmiany w tym filmie, to również poinformuję o nich właśnie w przypiętym komentarzu, więc pamiętaj, aby w razie problemów do niego po prostu zajrzeć. Następnie wyświetli się podsumowanie i, jeśli wszystko się zgadza, klikamy przycisk Resetuj. Teraz już tylko wystarczy cierpliwie poczekać. W tym czasie komputer uruchomi się ponownie kilka razy, ale jest to w pełni normalne. Jak widzisz, operacja resetowania komputera z zachowaniem moich danych już się zakończyła. Komputer zachował informację o moim koncie, więc mogę się do niego zalogować numerem PIN. Po jego wpisaniu system przygotowuje niezbędne pliki, co jeszcze zajmie kilkadziesiąt sekund, ale po tym procesie mogę cieszyć się świeżutkim i przede wszystkim czystym systemem operacyjnym, pozbawionym wszelkich niepożądanych aplikacji czy często nawet wirusów. A skoro wybrałem opcję z pozostawieniem moich folderów osobistych, to zobacz, że wchodząc do dokumentów czy zdjęć widzę, że wszystko pozostało na swoim miejscu. Natomiast jeśli zajrzymy do procesu pełnego resetu, to ten już oczekuje na etapie konfiguracji początkowej. Jeśli sprzedajesz komputer, to jest to właśnie ten moment, w którym możesz go wyłączyć i przekazać drugiej osobie. To ona powinna dokończyć resztę konfiguracji. Jest to standardowy szereg pytań odnośnie preferencji prywatności, lokalizacji, logowania do konta Microsoft i tym podobne. Po jego przeprowadzeniu nowy użytkownik otrzyma w pełni czysty system i jak widzisz, nawet ponownie logując się do mojego konta Microsoft, foldery osobiste są całkowicie puste. Mam nadzieję, że gładko udało Ci się przeprowadzenie tejże operacji. Jeśli tak, to nie zapomnij o kliknięciu łapki w górę, komentarzu i może nawet subskrypcji. A jeśli napotkałeś problemy, to pamiętaj o przypiętym komentarzu. Wiele kolejnych i ciekawych materiałów odnajdziesz na stronie www.techmaniachd.pl. Zajrzyj koniecznie. Dziękuję, że zostaliście ze mną do samego końca. Trzymajcie się. Hej.